Przed materiałem mamy pytanie do was. Gdzie jeszcze poza oczywiście Polską chcielibyście zobaczyć Majora? Niektórzy wciąż nie potrafią uwierzyć w to, że już wkrótce top 3 drużyna świata wystąpi z polską flagą na turnieju Tier 1, a dokładniej na Jemdala z 2022. Ten materiał traktujcie jako uzupełnienie poprzedniego odcinka, w którym kilka kwestii nam umknęło, bądź też zostały przez nas znalezione zbyt późno. Najważniejsza kwestia, debiut Stanks of formacji Jens będzie miał miejsce 30 maja, planowo o godzinie 18, przeciwko formacji Maus, które trzeba powiedzieć sobie jasno, nie jest w najlepszej dyspozycji. Ponadto Snax szczerze skomentował jego przyszłą grę dla Ens. Najpierw na Twitterze stwierdził jedynie, ale jajca ty. Ale potem nieco bardziej się o tej kwestii rozpisał. Tak jak wiadomo, polecę na IM Dallas, jestem ciekawy jak mi pójdzie. Jestem pozytywnie nastawiony, pojadę wyluzowany i spokojny jak za starych czasów. I dam z siebie wszystko. Przy okazji wspomnę, że wchodzę do teamu i od razu Polska top 3 świata. Trzymajcie kciuki. I jak najbardziej takie podejście jest chyba najlepszym, co mógłby w tej chwili zrobić. Pamiętam jak z tego czasu mówił o tym, że zżerał go stres przy ważniejszych spotkaniach. Oby z takim nastawieniem to minęło. Jak stwierdził Pasza na tę wiadomość, Janek, jestem w stanie kupić sobie bilet lotniczy i zarezerwować miejsce w tym samym hotelu, żeby wieczorem obejrzeć wspólnie legendarne highlightsy. No i tak na koniec warto jeszcze pokazać koszulkę Snaxa, która jest już gotowa. Trzymam kciuki, żeby jego występ był udany. Bądź co bądź, jest to dla jego kariery bardzo istotne. O ewentualnych opóźnieniach w jego meczu i streamach będziemy standardowo informować na naszym Discordzie w zakładce newsy. Link macie w opisie oraz komentarzu. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start i również dzięki niemu dostaniecie aż 10% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Basza po raz kolejny udowodnił, że dotrzymuje obiecanego słowa. Nie tak dawno zrobiło się głośno o tym, że Jarek chce porozmawiać z polskim rządem na temat sportów elektronicznych w naszym kraju. Jak powiedział, tak i zrobił. Wczoraj spotkał się z naszym ministrem do spraw sportu i turystyki, gdzie głównym tematem był oczywiście e-sport. Jak stwierdził Basza na swoim Twitterze, e-sportowe spotkanie na szczycie jest wizja. Aby narodziło się z tego coś ciekawego. W sumie to podobna kwestia miała też miejsce z udziałem zawodników Bad News Eagles, którzy również spotkali się ze swoim ministrem. Podobno obiecano im dalszą pomoc w ich rozwoju. Szykuje się kolejna wielka szufla na polskiej scenie CSGO, z której miejmy nadzieję wreszcie coś pozytywnego wyniknie. Mamy już nawet pierwsze przecieki. Illuminar podobno ma się pożegnać z Myniem, a szkoda, bo w sumie grają obecnie na coraz lepszym poziomie. Dodatkowo Flay już wkrótce ma zostać zakontraktowany przez zespół Anonymo. Ta zmiana podyktowana jest dużymi problemami ze wzrokiem po stronie Tutsona. A tak a propos tego, to kolejny nasz polski zawodnik ma jakieś kłopoty z okiem. Tym razem padło na Micha, który ma owrzezenie rogówki z przymgleniem w oku plus silne podrażnienie spojówek. Oby Michał szybko wrócił do w pełni zdrowia. Oficjalnie już dostaliśmy wiadomość, że kolejnym majorem będzie IM Rio Major 2022, który odbędzie się między 31 października a 13 listopada. Sam turniej odbędzie się w arenie, która jest w stanie pomieścić 15 tysięcy osób. Dla fanów Counter-Strike'a to jednak trochę za mało. Simple stawia warunki. Albo zmienią lokalizację na stadion piłkarski, albo też on na tego majora nie jedzie. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie powiedziane sarkastycznie. Po tym wpisie zaczęły wypływać oferty ze strony różnych ogromnych stadionów. Choć wydaje mi się jednak, że to jeszcze za wiele jak na e-sport w CSGO. Dodatkowo też słusznie zauważył Ryan, iż ESL nie miałoby takich pieniędzy, żeby wynająć stadion aż na 4 dni rozgrywek. Co ciekawe, wszystkie bilety na IM Rio zostały wyprzedane dosłownie w godzinę. To może być jeden z najlepszych majorów w historii CSGO. Oby udało się tam wystąpić jakiejś w pełni polskiej formacji. Kierunek Brazylia daje też innym krajom pole do namysłu. W końcu ciekawie również byłoby zobaczyć taki turniej chociażby we Francji, Australii czy też Chinach. A wy gdzie osobiście widzielibyście jeszcze majora poza Polską? Jak pewnie wiecie, Fnatic na ten moment kompletuje swój skład w CSGO na nowo. Podobno 80% formacji jest już gotowa. Z przecieków od Overdrive'a wynika, że wśród graczy będziemy mieli tam Neofraga, Nikodoza czy też Huxiego. Oczywiście to na razie tylko plotki, więc bierzmy to z przymrużeniem oka. A teraz tak zmieniając temat, już 16 czerwca o godzinie 18 w Atlas Arena w Łodzi Pago wystąpi w charytatywnym meczu koszykówki u boku Marcina Gortata. Wszystko to, aby pomóc Ukrainie. Bilety są oczywiście dostępne na stronie kupbilet.pl. I tak na koniec jeszcze tego newsa, deweloperzy CSGO oficjalnie rozpoczęli współpracę z marką SteelSeries, aby zapewnić graczom nowy sprzęt, który będzie wręcz stworzony do gry w Counter-Strike'a. Podobno będzie on dostępny już wkrótce. Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy wyjdzie coś dobrego. Zespół Mouse NXT wraca do profesjonalnego grania po ponad 2 miesiącach nieobecności.
Drużyna Siuchego, Shayna i MHL-a wygrali 24 maja z ekipą Sprout w zamkniętych kwalifikacjach do turnieju Republic. Ponadto zagrali oni też pierwszy mecz w nowym sezonie WePlay Academy. Na spokojnie pokonali ekipę Zero Prospect wynikiem 16-5. Już dzisiaj zagrają przeciwko Akademii Eternal Fire. Organizacja Endpoint przedstawiła ich nowego trenera, którym został Regin. W przeszłości był karany za używanie coachbuga. Teraz jednak wraz z końcem bana jest gotowy na nowe wyzwanie. Niko oficjalnie nie jest już dużej częścią drużyny OG i w tej chwili znajduje się na ławce rezerwowych. Big otwiera żeńską drużynę, w której trenerem został legendarny były hiszpański zawodnik Musambani. Jak informuje witryna gry online, CD Projekt Red oficjalnie zerwał umowę z wiedźmińską szkołą, która jest odpowiedzialna za zrzeszanie fanów tejże serii. Przyczyną tego zdarzenia jest fakt, że jedna ze współpracowniczek w tej firmie jest również zaangażowana w ultrakonserwatywną organizację katolicką Ordo Luris. CD Projekt jawnie wspiera wszelkie mniejszości, dlatego też postanowili całkowicie się od tego odsunąć. Jak możemy się dowiedzieć, cytując, przez 7 lat agencja 5 żywiołów, która była opiekunem całego przedsięwzięcia, wyszkoliła przeszło 2000 wiedźminów z 52 krajów świata. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na Hellcase, tym samym wspieracie ten kanał. On jest standardowo, wbijacie Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.